Kochani, sport to zdrowie, każdy Wam to powie. Nie każdy jednak wie, że brak aktywności fizycznej dzieci może w wieku dorosłym prowadzić do groźnych chorób serca i wielu innych chorób przewlekłych, na przykład cukrzycy. Czy wiesz, że każde dziecko powinno być aktywne codziennie przez co najmniej 60 minut? Najzdrowszy wysiłek fizyczny to jazda na rowerze, pływanie, bieganie. Staraj się być w ruchu jak najczęściej. Jeśli nie masz czasu pograć w piłkę czy pojeździć na rowerze, możesz tego dnia wejść po sodach zamiast wjechać windą, zrezygnować ze sodów ruchomych. Jeśli jeździsz komunikacją miejską, wysiądź przystanek wcześniej z tramwaju czy autobusu. To już jest dużo. Pomóżcie swoim organizmom być silnym i pełnym energii. Współpracujcie też ze swoimi nauczycielami WF-u. Nie rezygnujcie z zajęć. Lekcja WF-u to jedna z najważniejszych lekcji w Waszej szkole. To inwestycja w Wasze zdrowe serce, kręgosłup, to walka z nadwagą i otyłością. Przygotujcie wspólnie z nauczycielem zestaw ulubionych gier i zabaw. Jak najczęściej bierzcie udział aktywnie w zabawach na świeżym powietrzu. Dbajcie o swoje serce. Zachęcam Was do aktywności. Piotr Gruszka.